Zapraszam na informacje dnia. W środę Polska podpisze umowę ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie dostarczenia dla Wojska Polskiego dywizjonu artylerii rakietowej HIMARS. To mobilny system zdolny do rażenia obiektów na odległość do 300 km. Umowa jest kolejnym etapem realizacji programu modernizacji sił zbrojnych. O potrzebie unowocześnienia polskiej armii mówi się od dawna. Dziś minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, goszcząc z premierem Mateuszem Morawieckim w pierwszej warszawskiej brygadzie pancernej w Wesołej, poinformował o zakupie kolejnego sprzętu wojskowego. W środę podpiszemy umowę z rządem Stanów Zjednoczonych w sprawie dostarczenia dla Wojska Polskiego dywizjonu HIMARS, a więc dywizjonu, który w znaczny sposób zwiększy zdolności bojowe Wojska Polskiego. HIMARS to system mobilnych wyrzutni wykorzystujących amunicję kierowaną. Wyrzutnia znajduje się na opancerzonej lekkiej ciężarówce. W ramach umowy na kwotę 414 milionów dolarów Polska do 2023 roku otrzyma pierwszy dywizjon. W jego skład wejdzie 18 wyrzutni bojowych i 2 wyrzutnie szkoleniowe. Polska otrzyma także wsparcie logistyczne, szkoleniowe i techniczne. Dr Marcin Paluch z Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie zaznacza, że HIMARS to obecnie jedno z najnowocześniejszych rozwiązań wojskowych. Pojazd kołowy, sześciokołowy może błyskawicznie zająć pozycję ogniową, błyskawicznie wycelować dany punkt i oczywiście równie szybko zejść z tej pozycji. Ta wyrzutnia może wystrzelić pocisk do 300 km, a więc takiego wysokiego, dalekiego zasięgu. Takie rakiety zakupiły m.in. Jordanie, och, wszyscy boją się. Och, trzeba zbroić się. W sprawie kupienia systemów, ale także w sprawie kupienia moździerzy, dronów, pistoletów, produktów polskich zakładów zbrojeniowych czy też ciężarówek. Ponadto pod koniec stycznia tego roku minister Mariusz Błaszczak podpisał kontrakt na 4 śmigłowce Black Hawk przeznaczone dla wojsk specjalnych. Silna armia to silna pozycja państwa na arenie międzynarodowej. Matka, obroni cię. Och, matka, boska czeka. Ona obroni cię. Boże, ojcze nasz. Narodowej planuje także zakup śmigłowców dla marynarki wojennej, stosowanych do zwalczania okrętów podwodnych oraz prowadzenia misji poszukiwawczo-ratowniczych na morzu. Jedynym oferentem jest prezent Świdnik. 99 lat temu doszło do symbolicznych zaślubin Polski z morzem. Uroczystości rocznicowe odbyły się dziś w Pucku. 11 listopada 1918 roku, kiedy Polska odzyskała niepodległość, rozpoczęły się walki o granice, a także o dostęp do Bałtyku. Po długich bojach otrzymaliśmy wtedy zaledwie 140 km wybrzeża. Nad przyznaną Polsce częścią wybrzeża Bałtyku było tylko jedno miasto, w zasadzie miasteczko, niewielkie miasteczko, ale z bogatymi tradycjami. Był to Puck. Mówił dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni Tomasz Miego. To tu w Pucku 10 lutego 1920 roku odbyły się symboliczne zaślubiny Polski z morzem. Dokonał ich generał Józef Haller. Pierwsi, którym zaślubiny zostały wykonane tutaj w Pucku przez generała Hallera, to była platynowa obrączka. Które dwie takie obrączki dostał od Polonii Gdańskiej generał Haller na dworcu i jedną z tych obrączek platynowych wrzucił na znak zaślubin z morzem tutaj właśnie w Pucku w 1920 roku 10 lutego. Mówił sekretarz generalny Ligi Morskiej i Rzecznej Tadeusz Kuśmierski. To symboliczne wydarzenie było impulsem do budowy portów i rozwoju marynarki wojennej. W ciągu zaledwie kilkunastu lat zbudowano najnowocześniejszy w Europie port morski w Gdyni, który bił rekordy przeładunków. Powrót Polski nad Bałtyk został wykorzystany znakomicie. Najlepiej jak tylko można. Powojenne pamiętniki mówią, że generał Haller, wrzucając pierścień do Bałtyku, miał wypowiedzieć prorocze słowa, wskazuje dyrektor Muzeum Ziemi Puckiej Mirosław Kuklik. Obyśmy go odnaleźli w przyszłości w Szczecinie. Hołd generałowi Hallerowi, a także kaszubom, strażnikom polskiego wybrzeża oddano dziś w Pucku.
generał Hagar, kiedy przybył do Pucka, nie tylko zaślubił morze, wrzuciwszy platynowy pierścień, ale udał się na mszę świętą, aby podziękować Panu Bogu i aby los ojczyzny powierzyć Panu Bogu. Dziś uroczystej Eucharystii w Puckiej Farze przewodniczył metropolita gdański ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Ten byt zaślubin, który miał tu miejsce, był wypełniony pewną treścią, bowiem Polacy wtedy mieli jeden cel, wszyscy, odzyskaną niepodległość, zagospodarować w sposób nowoczesny i zabezpieczający żywotne interesy ojczyzny. Główna część uroczystości odbyła się w Puckim porcie rybackim. Jest to olbrzymi zaszczyt, że uczestniczymy w takich uroczystościach. Zaszczyt, bo to między innymi przodkowie pana Błażeja wraz z innymi rybakami przez lata zaborów estrzegli polskiego Bałtyku. Dzisiaj to my jesteśmy odpowiedzialni za to, by tego okna na świat i szansy na rozwój nie zmarnować. Wykorzystać dostęp do morza. Mówiła burmistrz Pucka Hanna Brochniewska. W specjalnym liście do uczestników uroczystości prezydent Andrzej Duda nawiązał do przyszłorocznej setnej rocznicy zaślubin Polski z morzem. Wyrażam ufność, że będzie ona zapowiedzią i symbolem nowego, konsekwentnego, owocnego zwrócenia się Polski ku jej wielkiemu dobru, jakim jest Bałtyk i jego wybrzeże. Obchody zaślubin, jak podkreślają ludzie morza, to także czas refleksji nad stanem naszej gospodarki morskiej, która jest jednym z priorytetów rządu. Po latach zaniedbań już widać efekty. Przemysł stoczniowy zaczyna wychodzić na prostą. Prężnie rozwijają się także polskie porty, które odnotowują rekordowe przeładunki. Instytut Pamięci Narodowej po raz pierwszy w historii odnalazł i zidentyfikował nieznane dotąd ofiary zbrodni ukraińskich nacjonalistów. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania osób, które na własną rękę... Radio Maryja tylko na to zwraca uwagę dziś. No to było straszne, ale co? Czy mąż żony nie torturował też? No proszę państwa, przychodzi na centralny do tak zwanego akwarium kobieta, która gada głupoty, że chce się ogrzać, że chce coś tam na chwilę, bo przyjechała z domu nocnym. No i ona tym nocnym wracała i po prostu mówiła, że mąż ją bił, zęby jej powybijał. No to po prostu Polak Polaka tak katował. Proszę państwa, o czym my tu mówimy? Świat jest okropny, świat jest szatański, świat jest diabelski. Pod pozorem noszenia krzyży i wszelkiej pobożności, bo modli się pod figurą, a diabła ma za skórą, diabeł zaszedł głębiej, dalej, za ołtarze. Straszne, no. Nie daj Boże żyć w tamtych czasach. Ja nie mówię, że tego nie było. Znaleźli tutaj te kości i potem myśmy doprowadzili do tego, żeby i Ben się tym zajął. Ja mówię, napiłam się kawy, 10 kawy piłam. Dokładnie 60 lat od zbrodni w lipcu 2016 roku przeprowadzono sytuację śledczy i PRM-u w Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Andrzej Kozorski. Zostają ujawnione między innymi dwa medaliki. Jeden z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej, drugi z wizerunkiem Matki Boskiej z dzieciątkiem Jezus. To pozwala na wysunięcie tezy, że osoby zamordowane są osobami narodowości polskiej. Jedna z ofiar miała też w dłoni zaciśnięty sygnet. Badania biegłych potwierdziły, że szczątki należą do młodych osób płci męskiej, które przed śmiercią były torturowane. Dzięki analizie dokumentów polskich, a także tych wytworzonych przez UPA, udało się ustalić okoliczności zdarzenia. Badania genetyczne ostatecznie potwierdziły, że szczątki należą do żołnierzy z 28. Pułku Piechoty Wojska Polskiego. Ustalono 4 nazwiska. Sprawa ta jest o tyle charakterystyczna, że to po raz pierwszy udaje nam się
w toku prowadzonych postępowań nie tylko ustalić miejsce zbrodni nacjonalistów ukraińskich, nie tylko odnaleźć się ofiary, ale udało nam się przynajmniej doprowadzić do identyfikacji tych osób. Teraz IPN skupia się na ustaleniu zleceniodawców i sprawców zbrodni. Mimo sprzeciwu Polski i siedmiu innych krajów członkowskich, w Brukseli trwają prace nad kontrowersyjną dyrektywą o tzw. prawie autorskim. Rumuńska prezydencja otrzymała mandat do negocjacji z Europarlamentem nad ostatecznym kształtem nowych regulacji. Internet jest tym miejscem, które jeszcze nie zostało dobrze zagospodarowane i uporządkowane pod względem prawnym. Co do ogółu, panuje powszechne zrozumienie i zgoda na to, że trzeba własność intelektualną i wszystkie dzieła wytworzone w internecie chronić. Przyznaje medioznawca dr Wojciech Wciseł. Prawa autorskie w internecie chce uregulować Bruksela. Specjalna dyrektywa w tej sprawie ma zmieniać m.in. zasady publikowania i monitorowania treści w internecie. Zwolennicy zwracają uwagę, że zmiana ochroni twórczość m.in. artystów i dziennikarzy. Przeciwnicy regulacji ostrzegają, że dyrektywa to pierwszy krok do ostrej cenzury. To może być wręcz narzędzie do pewnej walki politycznej albo nawet ideologicznej. Zależy, w czyich rękach będą narzędzia do weryfikacji tego i kto będzie oceniał tak naprawdę to. No i to są dobre tego strony i to są złe tego strony, proszę Państwa. Lady Gaga już nie chciała być zakonnicą, przestała być zakonnicą, bo to... Jaki to jest sens to gadać i gadać i gadać? O, że mąż bił żonę, torturował Polak Polkę. To straszne. Dzieci z podwórkowych kółek różańcowych gościły dziś w sanktuarium świętego Michała Archanioła i błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza w miejscu piastowym. Na spotkanie przybyli najmłodsi członkowie podwórkowych kółek różańcowych dzieci z różnych okolic Podkarpacia. Chcemy odpowiedzieć Matce Bożej na jej wołanie. A czy nie lepiej Bogu, czy nie lepiej i nie łatwiej, nie prawdziwiej? O, czy nie lepiej Bogu, o, czy nie lepiej Stwórcy, o, Boże. W trakcie spotkania głos zabrała Magdalena Buczek, założycielka podwórkowych kół różańcowych dzieci, która wspólnie z najmłodszymi modliła się na modlitwie różańcowej. Prosimy Cię, Maryjo, abyś nieustannie prowadziła nas tą najprostszą i najkrótszą drogą do Boga. Następnie dzieci uczestniczyły we wspólnej mszy świętej, której przewodniczył ksiądz Leszek Przybylski, dyrektor Michalickiego Zespołu Szkół. Matka Boża powiedziała do dzieci w Fatimie, że możecie wyprosić nawrócenie dla wielu grzeszników, ale także światowym odnieść pokój. To samo, jeśli z białym uczestniczymy, dokonuje się w każdej mszy świętej. W kominie ksiądz Krzysztof Poświata, przełożony domu macierzystego w miejscu piastowym, mówił do dzieci, by nie bały się wypłynąć na głębie i pójść za Jezusem. I tak będzie zawsze, dokąd świat będzie istniał. Pan Bóg będzie stukał do ludzkich serc. Będzie zatrzymał dzieci. W tej szczególnej misji młodym czcicielom Matki Bożej pomaga modlitwa różańcowa. Różaniec pomaga nam wierze i Maria przez różaniec mówi nam, że miłość jest najważniejsza. No bo po prostu warto się modlić. I na teraz to wszystko. Kolejne wydanie informacji dnia tuż po apelu jasnogórskim. Zapraszam, do zobaczenia. Thank you.
Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O wiarę, nadzieję i miłość dla nas. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Dziękuję za wspólną modlitwę rodzajcową, modlił się Andrzej Potoczek, Garbczęk, koło Hamlego. Panem Bogiem. Tajemnica druga, niebowstąpienie Pana Jezusa. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, przyjdź królestwo, Boże, przyjdź. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłaca wspólną modlitwę, modliła się Barbara z Zgorzewca. Wszechboże. Bóg zapłać, tajemnica czwarta, w niebo wzięcie Najświętszej Maryi Panny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Maryjo. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, ten pomnik. Święta Maryjo, przyjaźni polsko-radzieckiej zniszczono, to te grube cygany, to tam siedzą, mogłyby z tymi różańcami tam się modlić. Nie, jak się plotkarstwem zajęły, to aż po wszystkich krzakach słychać to plotkarstwo. Nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bogu niech będą dzięki za dar wspólnej modlitwy, modliła się Grażyna z parafii Matki Bożej Fabińskiej w Koziebłowach koło Poznania. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Tajemnica piąta, ukoronowanie Najświętszej Marii Panny na Królową Nieba i Ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego naszej Ojczyzny, pod Twoją obronę, uciekamy się Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami nie racz gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze zbawiać, Panno Chwalebna i Błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu najmilszemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za modlitwę, modliła się Anna z Niemiec. Bóg zapłać. Maryjo, gwiazdo ewangelizacji, prowadź nas, prowadź Radio Maryja i bądź jego opiekunką. Amen. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. W
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przed nami felieton z cyklu Myśląca Ojczyzna, mówi pan profesor doktor habilitowany Mirosław Piotrowski. Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich Państwa z Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Tydzień temu włoski Kościół obchodził ogólnokrajowy dzień dla życia. Dla życia. Z tego okresu papież Franciszek ponownie upomniał się o prawo do życia dla nienarodzonych dzieci. Dobrowolne zgaszenie życia w zarodku to zdrada naszego powołania, a także międzypokoleniowej umowy, która pozwala z nadzieją patrzeć w przyszłość, powiedział papież. Zwrócił też uwagę, że ci, którzy zostali poczęci, są dziećmi całego społeczeństwa. Ich zabijanie w ogromnej liczbie przy przyzwoleniu ze strony państw stanowi ciężki problem, który u podstaw podminowuje konstrukcję sprawiedliwości i zagraża właściwym rozwiązaniom każdej kwestii ludzkiej. Zagraża, Panie Boże nasz, sprowadzaniu życia do wymiaru dobra do konsumpcji, które można użyć w przyszłości. Słowa te padły, jak wspomniałem, ale papież konsekwentnie, tak jak jego poprzednicy, opowiada się za obroną życia od początku swego pontyfikatu. 20 stycznia tego roku, wracając z Panamy, Ojciec Święty przypomniał m.in., że orędzie miłosierdzia dotyczy wszystkich, także osoby ludzkiej, która jest w łonie matki. Papież Franciszek w Watykanie przyrównał aborcję do wynajęcia płatnego zabójcy, który ma rozwiązać problem. A w czerwcu ubiegłego roku powiedział, że aborcję chorych dzieci można porównać do działań nazistów, które miały płatnym zabójcą jest och nasza gaga. Zakonnicą była och nasza Lady Gaga. Zakonnicą była och nasza gaga. Zakonnicą była. W Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie mówił: podczas gdy jedna część ludzkości żyje w bogactwie, inna widzi własną godność, która jest wydziedziczana, pogardzana lub deptana, a jej podstawowe prawa są ignorowane lub gwałcone. Myślę m.in. o dzieciach, którym odmawia się prawa do przyjścia na świat, mówił papież. Jednocześnie zaapelował, należy mieścić prawa człowieka w sercu polityki. No właśnie, to sprawa bardzo ważna polityki krajowej i europejskiej. W niewielu krajach Europy aborcja jest prawnie zakazana. Wiele krajów Unii Europejskiej wprowadza eutanazję, czyli zabijanie nie tylko narodzonych chorych dzieci, ale też osób starszych. Od dłuższego czasu w Parlamencie Europejskim czego to człowiek nie wymyślił już, prawo do godnej śmierci. Prawo do zabijania dzieci nienarodzonych, czyli aborcja, przegłosowywane jest w przygniatającej większości dokumentów, tak w Parlamencie Europejskim. Często ukryte jest to pod eufemistycznym określeniem zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Mimo że największą grupą w Parlamencie Europejskim są przynajmniej z nas, chrześcijańscy demokraci, czyli Europejska Partia Ludowa, to nie przeszkadza im w lansowaniu, a także głosowaniu za takimi rozwiązaniami. W grupie chadeckiej i pozostałych są przecież katolicy i inni chrześcijanie. Rozmywają się jednak oni w tej specyficznej unijnej magmie. Znam wielu europosłów, którzy głosują przeciwko konkretnym poprawkom wprowadzającym możliwość aborcji, ale gdy większość opowie się za ich przyjęciem, to razem z tą większością głosują później za przyjęciem całego dokumentu. Czasami bohatersko się wstrzymują. W większości z ust nie schodzi słowo demokracja, a parlament nasz na wyrost określają mianem świątyni europejskiej demokracji. Jednakże papierkiem lakmusowym każdego szczerego demokraty powinien być stosunek do życia. Niestety nie przypominam sobie, aby w przeciągu ostatnich 5 lat zwolennicy cywilizacji życia wygrali choćby jedno takie głosowanie. W Izbie
grupie naszej zasiada 751 europosłów. Jak zauważyłem, średnia frekwencja w trakcie głosowań to 600-650 osób, a z tego głosujących za życiem 150, maksymalnie 200 osób. Czy w przyszłej kadencji Parlamentu Europejskiego da się te proporcje zmienić? Z pewnością tak, ale przed wyborami politycy muszą się czego to ich z tego rozliczyć. Człowiek nie może nie wymyślić, że przed wyborami złego dziś działania na rzecz ochrony życia, a po wyborach szuka się alibi usprawiedliwiające odejście od przedwyborczych zobowiązań. Powstaje też pytanie, czy katolicy, chrześcijanie opowiadający się zdecydowanie za życiem mogliby stworzyć w Brukseli i Strasburgu odrębną frakcję, która mówiłaby własnym głosem i nie byłaby dominowana przez obecnych unijnych decydentów. Aby taka grupa powstała, potrzeba zaledwie 25 posłów z co najmniej 7 krajów członkowskich. Przeciwnicy takiego rozwiązania powołują się na słowa francuskiego filozofa, który twierdził, że w polityce nie działa się jako katolik, tylko będąc katolikiem. A znany polityk niemiecki dodawał, że nie ma chrześcijańskiej polityki, jest tylko chrześcijańska odpowiedzialność w polityce. Czy nie dojrzał jednak czas, aby tę chrześcijańską odpowiedzialność w polityce naprawdę skonkretyzować? Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże. Będąc.